Zadanie 26. Ze zbioru liczb 0, 1, 2, 3, 4 i 5 tworzymy liczby trzycyfrowe, w których cyfry mogą się powtarzać. Ile liczb możemy utworzyć? Ja tutaj sobie symbolicznie tą liczbę trzycyfrową zapiszę w taki sposób, gdzie ta pierwsza kreska to jest rząd setek, tu mamy rząd dziesiątek i tu mamy rząd jedności. No i teraz popatrz. W rzędzie setek, czyli tutaj, może pojawić się jedynka, dwójka, trójka, czwórka lub piątka, natomiast nie zero, bo jeżeli byśmy tutaj w miejscu setek postawili zero, to w rezultacie otrzymamy liczbę dwucyfrową. Czyli w gruncie rzeczy w miejscu setek mogą stać cztery liczby. Natomiast w miejscu dziesiątek, czyli tutaj na tym miejscu, mogą już stać trzy cyfry, może już stać sześć cyfr, ponieważ może stać zarówno jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, jak i zero, czyli wszystkie liczby z tego zbioru. To samo dzieje się w rzędzie jedności. I teraz tutaj musimy te wartości liczbowe przez siebie przemnożyć, przez co otrzymujemy 4 razy 6 i razy 6, co w rezultacie daje nam 180. To, co tutaj zastosowaliśmy, to jest reguła mnożenia. Jeżeli nie widziałaś innych moich zadań związanych z regułą mnożenia, to koniecznie zajrzyj na mojego bloga ilonabednarska.pl, jak również na mój kanał Matematyka Ilona Bednarska. Znajdziesz tam inne zadania z reguły mnożenia.